Dawno, dawno temu, choć w sumie nie było to aż tak dawno, żyła sobie koza, która miała 7 koźlątek. Mama kózka kochała swoje dzieci nad życie. Wszyscy mieszkali w chatce na skraju lasu, a kiedy mama była w domu, koźlątka bawiły się beztrosko na łące w pobliżu chatki. Starsze dzieci były dość śmiałe i czasem nie słuchały się kozy, za to najmłodszy koziołek był posłuszny i pracowity. Pewnego dnia mama kózka zawołała swoje dzieci i tak im powiedziała: moje kochane malutkie koźlątka, muszę iść do lasu, aby przynieść dla nas jedzenie. Zamknijcie za mną drzwi i nie otwierajcie nikomu, dopóki nie usłyszycie mojego głosu. Żebyście mogły go rozpoznać, zaśpiewam wam piosenkę. Kózki małe, dzieci me kochane, wpuśćcie mnie, to pukam właśnie ja. Wasza droga mama koza, świeże mleko z sobą mam. Trochę soli, trochę owsa, bukiet kwiatów niosę wam. To jak? Mogę na was liczyć? Oczywiście, mamusiu! Na pewno damy sobie radę! Jesteśmy już prawie dorośli. Zrobimy wszystko, jak każesz. Wspaniale. Podejdźcie do mnie, bym mogła każde z was pocałować. I opiekujcie się sobą nawzajem. Ty też na siebie uważaj, mamusiu. Wracaj jak najszybciej i przynieś nam jedzenie. Mama koza wyszła, aby poszukać pożywienia, a koźlątka zamknęły za nią drzwi. Ale jak powiada stare przysłowie, ściany mają uszy. Pod domkiem stał i podsłuchiwał mamę kozę jej znajomy wilk, który od dawna czekał na okazję, by schrupać jej maleństwa. Idealnie! Nareszcie nadszedł ten czas! Och, jaki ja jestem głodny! Ale wystarczy tylko namówić koźlątka, by otworzyły mi drzwi i będzie po sprawie! Wilk podszedł do drzwi, odchrząknął i zaczął śpiewać. Kózki małe, dzieci me kochane, wpuśćcie mnie, dopukam właśnie ja. Wasza droga mama koza, świeże mleko z sobą mam. Trochę soli, trochę owsa, bukiet kwiatów niosę wam. No śmiało, otwórzcie drzwi swojej kochanej mamusi, koźlątka. Słyszeliście? To nasza mama już wróciła i przyniosła nam coś do jedzenia. Nie, ale mama, nie, na pewno. Nie możemy otworzyć, przecież to nie jest nasza mama. Jej głos jest delikatny i melodyjny, a nie brzydki i ochrypły. Wilk to usłyszał i wybrał się do kowala, którego poprosił o to, żeby naostrzył mu język i zęby, aby jego głos stał się delikatniejszy. A potem wrócił do chatki koźlątek i znowu zaśpiewał. Kózki moje, dzieci me kochane, wpuśćcie mnie, to pukam właśnie ja. Słyszeliście? To nie może być nikt inny, tylko nasza mama. Tak, to na pewno jest mamusia. Idę otworzyć drzwi. Braciszku, nie otwieraj. Ktoś chyba chce nas oszukać. Jak będziemy cię dłużej słuchać, to nasza mama będzie sterczała na zewnątrz przez całą noc. Otwieramy drzwi i już! Najmłodszy koziołek szybciutko ukrył się w kominku, a cała reszta rozpierzchła się we wszystkich możliwych kierunkach. Jedno koźlątko wlazło pod miednicę, inne schowało się w szafce, a jeszcze inne pod łóżkiem. Ale najstarszy brat stwierdził, że nie będzie tchórzem i poszedł otworzyć drzwi. Wtedy do chatki wpadł wilk i w okamgnieniu połknął koziołka. A gdzie podziała się reszta? Rozpłynęli się w powietrzu, czy co? Wilk rozglądał się po chatce, ale nigdzie nie było śladu koźlątek. Przysiadł na miednicy, żeby odpocząć. Zaczął węszyć, aż tu nagle... Na zdrowie, wujaszku! Niech nie! Tu się ukryłeś, cwaniaczku! Chodź do wujka, pozwól, że cię uściskam! Wilk podniósł miednicę, znalazł pod nią koziołka, którego połknął równie szybko jak pierwszego. A potem bezszelestnie zaczął krążyć po chatce i znajdywać inne koziołki. Połknął je prawie wszystkie, po czym najedzony opuścił domek. Wtedy najmłodszy koziołek wyskoczył z kominka, zamknął drzwi i zaczął płakać. O, bracia i siostrzyczki, gdybyście tylko posłuchali mamy, to wilk by was nie zjadł. Jaka ona będzie smutna, kiedy wróci do domu i zobaczy, co tu się stało. Kózki małe, dzieci me kochane, wpuśćcie mnie, to pukam właśnie ja. Wasza droga mama koza, świeże mleko z sobą mam.
Trochę soli, trochę owsa, bukiet kwiatów niosę wam. Nam, nam. Najmłodszy koziołek pobiegł do drzwi, otworzył je, rzucił się mamie w ramiona i z płaczem opowiedział, co się stało. O, nie! Naprawdę? Naprawdę? To wilk? A obiecał, że nigdy nie tknie moich dzieci! Już ja mu dam taką nauczkę, że popamięta! Mama koza od razu wyszła z domu i ruszyła na poszukiwanie wilka. Znalazła go śpiącego na łące nieopodal chatki. Wilk najadł się tak bardzo, że nie miał siły się ruszyć. Widząc to, mama koza zawołała swojego najmłodszego synka i rzekła: posłuchaj, biegnij do domu i przynieś mi nożyce, igłę oraz szpulkę nici. Koziołek pobiegł do domu i znalazł wszystko, o co prosiła mama. Tymczasem ona stanęła nad błogo śpiącym wilkiem i rzekła: podły wilku, teraz mnie popamiętasz! I raz na zawsze przestaniesz wtykać nos w nie swoje sprawy. Najmłodszy koziołek podał mamie nożyce, igłę i nici. Mama rozcięła brzuch wilka, z którego wyskoczyły jej starsze dzieci, szczęśliwe, że mamie udało się je uwolnić. A na ich miejsce koza włożyła wilkowi do brzucha kamienie i go zaszyła. A masz, wilku! To była twoja ostatnia uczta. Teraz czas na deser. I tak mama koza wraz z dziećmi wróciła do swojego domu, ciesząc się, że udało jej się je uratować. W ten czas obudził się wilk. Ziewnął, przeciągnął się, rozprostowując kości i powiedział: ale chce mi się pić. Jakbym w brzuchu miał kamienie. Lepiej przejdę się nad rzekę. Wilk udał się nad rzekę, pochylił się nad nią i zaczął pić wodę. Ale ponieważ był taki ciężki, wpadł do koryta i poszedł na samo dno. Wszyscy mieszkańcy lasu bardzo się ucieszyli i poczuli ulgę na myśl, że już nie muszą się go bać. Najszczęśliwsze były jednak kozy, które mieszkały obok chatki koźlątek. Przyszły do ich mamy, by serdecznie jej podziękować, że pozbyła się podłego wilka. I ja tam też byłam, miód i mleko piłam, a co usłyszałam, to zapamiętałam, po czym jak to było, wam opowiedziałam.